Dobry. Proszę się przedstawić może. Ja jako towarzysz, osoba towarzysząca, Adam Kucharczyk z Wrocławia, a kolega z Dortmundu, znajomy, pan Rüdiger Piątek. I bym prosił, żeby pan Rüdiger... Rüdiger. Opowiedział nam krótko o swoim ojcu, kim był. Rüdiger, du sollst es nur ganz kurz über deinen Vater was erzählen. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Ich bin geboren 42. Mein Vater ist 44 am 12. August vermisst. Und ich habe meinen Vater also nie kennengelernt. Aber trotzdem suche ich ihn und ich möchte gerne, dass ich weiß, wo sein Skelett liegt. Und dann bin ich zufrieden. Przetłumaczyć? Tak, tak. Znaczy, on ma 42 lata. Ojca w życiu praktycznie nie widział, nie pamięta. Urodził się w Dortmundzie i ojciec również. No i na froncie zginął tu na terenie Polski, w tym rejonie. I jego życzeniem jest to, żeby znaleźć chociaż szczątki tego ojca i tą swoją ostatnią wolę wypełnić. Żeby może opowiedział krótko o tych dniach, o tych walkach, które się tutaj toczyły na początku sierpnia. Etwas über die Kämpfe vor Ort, wo dein Vater beteiligt war. So, ja. Gut, ganz kurz. Ja, seit einigen Monaten nach Recherchen vom Militärdienst in Deutschland weiß ich sehr genau, bis auf einen Kilometer, und zwar ganz genau westlich Lisakow und südwestlich, in Deutsch heißt es Kati. Bitte, bitte. Und dort in den Feldern, ich bin dort gewesen, dort muss er vermisst sein. Und ich gehe auch davon aus, dass er dort gefallen ist, mindestens schwer verwundet, da ein Kollege oder besser gesagt Kamerad aus Wien geschrieben hat, ich bin am 11.8. schwer verwundet worden, ich liege in Wien im Lazarett und ich möchte gerne wissen von Ihnen, Frau Piontek, wie ist Ihr Mann im Lazarett aufgehoben? Ist er gut aufgehoben im Lazarett? Und dort gab es keine Antwort mehr. Bitte übersetzen. To jest troszkę dłuższa historia. To znaczy, ojciec brał udział tu na ten, właśnie na terenie Wielkopolski, niedaleko Słupca, blisko Wisły. W każdym razie te poszukiwania, które poczynił od ponad roku już można powiedzieć, doprowadził do tego, że wie, że w tym rejonie, o którym już mówiliśmy wcześniej, tam na południe od Łysakowa, południowy zachód, kilometr gdzieś na polach, są, czy poległ jego ojciec i w tej chwili usiłuje przy pomocy różnych źródeł, które były możliwe i osobistego zaangażowania znaleźć to miejsce, jeżeli jest w ogóle możliwe i rzeczywiście byłby też wdzięczny, jakby mógł to ktoś pomóc. Mógł. Proszę opowiedzieć o tym, gdzie mieszkał tutaj w czasie tych walk w sierpniu 1944 roku i o ostatnim liście, który napisał stąd do swojej żony. Kurze Frage. Wo war oder wo der Aufenthalt von deinem Vater auf diesem Gebiet und das letzte Brief, was geschrieben zu eigener Frau. Ja. Ja. Okay. Ja, mein Vater ist kurz vorher aus Rumänien, aus Iasu, gekommen. Dieses ganze Regiment ist in Iasu verladen worden und ist in Puskow gelandet am 30.07.
Diese ganze Reise, ungefähr einen Monat, hat er dokumentiert, meiner Mutter jeden Tag wie ein Tagesbericht geschrieben und ist gelandet am 30. also in Puskow. Dort wäre sein Revier und hat, wie gesagt, bis dahin jeden Tag geschrieben und hat dann am 6.8. den letzten Brief geschrieben. Wir sind zwischen Debika und Reichshof im Einsatz. Der Russe hat schwere Waffen und wir haben gar nichts. Und wir müssen nur die Stellung halten. Mein Vater ist dann, wie ich festgestellt habe, ohne dass er geschrieben hat, sondern aus den Unterlagen hervorgehend, vom Puskow am 6., wahrscheinlich vielleicht 7., nach Slupex, Zimpinov gekommen. Vielleicht zu Fuß sind die marschiert, die ganze Regiment ist dort gewesen. Und dann habe ich, wie gesagt, in den Unterlagen gefunden vom Archiv, Militärarchiv in Deutschland, dass er dort dann 3 Tage in einer anderen Kompanie gekämpft hat. Und zwar, wie schon gesagt, südlich von Kati. Und dort ist er dann vermisst. Proszę przetłumaczyć. Jego ojciec został przeniesiony 30 lipca z Rumunii i przyjechali na linię w zasadzie Rzeszów-Dębica i później trafił do obozu, do tego Heidelaga 6 sierpnia. Przebywał na terenie Heidelaga i stamtąd napisał ostatni list z datą 6 sierpnia, informując, że wojska sowieckie atakują, czy są w ataku z dużymi siłami zbrojnymi, a oni nie mają czym się bronić. No i to była ta ostatnia. No później oczywiście te informacje, że został przeniesiony do jednostka walki, przeniosły się w okolice Słupca. No i ta reszta historii już była tam wspominana. Rozumiem. I teraz chciałbym zadać pytanie takie, jak gdyby czego oczekuje, jaki ma apel do mieszkańców tutaj odnośnie tamtych właśnie dni. Rydia. Das Wunsch an der Bevölkerung Polens, das jetzige Gebiet, wo dein Vater verloren war, was wolltest du, dass deine Botschaft das weitergeben? Ja, meine Botschaft erstens, dass es mir grundsätzlich ja, leid tut, fast peinlich oder fast nicht zu verstehen ist, dass ich dort in dem Gebiet und überhaupt hier nach meinem Vater suche, obwohl auch mein Vater ja Leid über Polen gebracht hat und über die Bevölkerung hier und als kleines Teil davon. Aber immerhin, die Bevölkerung, die ich bisher gesprochen hat, haben mich nett aufgehoben. Und ich glaube auch, wenn man weiß, wo irgendwelche Gräber sind, Massengräber vielleicht, wo die Einheimischen vielleicht auch sagen, lieber nichts sagen, denn dann wühlt man uns oder macht man uns hier hinterm Haus die Erde kaputt. Ja, ich glaube, das fällt denen schwer, aber wahrscheinlich würden sie es sagen. On prosi miejscową ludność o wyrozumienie. On jest oczywiście, chce znaleźć tego swojego ojca. Wie, że ci żołnierze niemieccy, którzy tutaj przebywali, spowodowali, że ludność polska musiała oczywiście cierpieć i wiadome skutki były. On to oczywiście doskonale rozumie, ale też chciałby, jeżeli ktoś z tych miejscowych ludzi wie, cokolwiek, że gdzieś tam może jakieś groby są, czy pojedyncze, czy w ogóle
może tam coś znaleźć, żeby przekazali to dalej. On oczywiście też byłby wdzięczny, gdyby to się, że stało się rzeczywistością i tak zwane no, zachowanie ludności, że ja wiem coś, ale jaki będzie skutek, jeżeli oni rozkopią mi pole czy podwórko koło domu, żeby szukać tam tych szczątków, no, prosiłby o wyrozumiałość i jeżeli jest taka możliwość, żeby pomogli. Dobrze, dziękuję bardzo. Danke schön.